Muzeum Łużyckie zaprasza na nową wystawę. Tym razem możemy oglądać między innymi zabytkowe monety i biżuterię sprzed 2000 lat. Wystawa, jak nazwa wskazuje, to są goci z Nadbałtyku do Rzymu i opowiada jakby dwie równoległe historie tak naprawdę, czyli o tym, o kontaktach Rzymian z gotami, z barbarzyńcami oraz tym, co wydarzyło się później, czyli o wielkiej wędrówce ludów barbarzyńskich w kierunku imperium i ostatecznie w upadku tego imperium. Najbardziej takie widowiskowe to jest biżuteria gocka, pochodząca z III-IV wieku. Możemy zobaczyć monety rzymskie, które są fragmentami skarbu odkrytego we Wrocławiu. Możemy zobaczyć naczynia, przedmioty codziennego użytku. To wszystko związane oczywiście z kulturą gocką lub z Rzymem, tak? Więc są przedmioty, które naprawdę można zobaczyć tylko w dużych muzeach. Większość tych eksponatów pochodzi z Elbląga i są to przedmioty, które zwykle dostępne są jedynie w dużych muzeach. Chcieliśmy pokazać po prostu bardzo dobre zabytki. Temat jest powiązany oczywiście ze szlakiem, z bursztynowym szlakiem, który też, znaczy tutaj możemy, że ponieważ nie, może nie ma zabytków za dużo, ale zakłada się, że być może tędy także przychodziły wszelkiego rodzaju poszukiwacze, znaczy poszukiwacze, podróżnicy, kupcy, którzy wędrowali na północ, bo ten szlak bursztynowy był takim dość luźną trasą. Oczywiście była taka najbardziej popularna, ale być może zdarzało się, że wędrowali gdzieś indziej. Ale przede wszystkim chcieliśmy pokazać bardzo i rzadko mało dostępne zabytki, które tutaj na tych terenach nie pojawiają się w ogóle. Mamy tutaj przedmioty z tak zwanego grobu księżniczki. Kultura gocka była na tyle specyficzna, że groby kobiece są bardzo bogate, a groby męskie faktycznie bez żadnych rzeczy. Więc tutaj biżuteria, które pokazujemy. Także fragmenty jakiejś tam biżuterii złotej, kolie bursztynowe. To wszystko można zobaczyć, więc można sobie porównać, jak to wygląda praca jubilerów obecnie, a jak wyglądało prawie 2000 lat temu. Ja jestem pod wrażeniem, tak? Interesowałem się tym okresem historii, ale powiedzmy praca rzemieślników robi wrażenie. Także inne przedmioty typowo rzymskie, jak na przykład ta Tera Sigillata, czyli takie najbardziej chyba znane naczynie rzymskie, w oryginale można zobaczyć u nas. Warto dodać, że specjalnie na te eksponaty zbudowano konstrukcje wystawowe tak, aby każdy, nawet najmniejszy przedmiot, był dobrze widziany. Całość uzupełniają multimedia, choć w tym wypadku nieco ograniczone, bo takie były zalecenia związane z pandemią. Wystawę można oglądać do końca roku. I warto również dodać, że budynek jest przygotowany pod względem sanitarnym i wszystkie zalecenia zostały wprowadzone.